Na uroczystej imatrykulacji studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo proszę o zabranie głosu panią dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Renatę Hałas. Szanowni Państwo, witam gorąco władze uczelni, jego magnificencję rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor nauk medycznych Wojciecha Załuska. Gorąco witam pana prorektora do spraw kształcenia i dydaktyki, pana profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Kamila Torres. Witam gorąco władze Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Kolegium Dziekańskie. Panią profesor doktor habilitowaną Ingrid Różyło-Kalinowską, prodziekan wydziału. Panią doktor nauk medycznych Katarzynę Sarnę-Boś, profesora uczelni, prodziekan wydziału. Pana doktora nauk medycznych Jarosława Sobieszczańskiego, profesora uczelni, prodziekana wydziału. Witam koordynatorów kierunków na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Na kierunku lekarsko-dentystycznym pełnię tę funkcję razem z panią prodziekan Katarzyną Sarną-Boś. Witam koordynatorów kierunku techniki dentystyczne, panią doktor habilitowaną nauk medycznych Annę Szabelską oraz panią magister inżynier Annę Modzelewską. Witam koordynatorów kierunku higiena stomatologiczna, panią doktor nauk medycznych Ilonę Wójcik-Chęcińską, profesor uczelni oraz doktor nauk medycznych Elżbietę Czelej-Piw. Witam opiekunów kierunków na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Opiekuna pierwszego roku kierunku lekarsko-dentystycznego doktor nauk medycznych Bożenę Robak. Opiekuna pierwszego roku w kierunku techniki dentystycznej, panią profesor Annę Szabelską. Opiekuna pierwszego roku kierunku higiena stomatologiczna, panią profesor Wójcik-Chęcińską. Opiekuna pierwszego roku kierunku elektroradiologia drugiego stopnia, pana magistra Sławomira Nazaruka.
Witam opiekuna Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, doktora nauk medycznych Leszka Szaleskiego, który pełni tę zaszczytną funkcję razem z panią prodziekan, profesor Ingrid Różyło-Kalinowską. Witam panią magister inżynier Ewę Gładysz, kierownika dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Witam pracowników dziekanatu lekarsko-dentystycznego. Panią Małgorzatę Gus, która będzie zajmowała się sprawami pierwszego roku studentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Panią Iwonę Gołębiowską, która będzie prowadziła sprawy studentów pierwszego roku kierunku techniki dentystyczne oraz pokój obsługi studenta. Panią Edytę Pawłat, która będzie zajmowała się sprawami studentów pierwszego roku kierunku elektroradiologia pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego roku kierunku higiena stomatologiczna. Witam panią magister Magdalenę Baran, panią magister Sandrę Zyśk, panią magister Agnieszkę Chmielewską, panią magister inżynier Elżbietę Mardoń, panią magister Olgę Lewandowską oraz Paulę Poleszak. Witam przedstawicieli organizacji studenckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szczególnie gorąco witam was, państwa studentów, rozpoczynających naukę na wszystkich kierunkach Wydziału Lekarsko-Dentystycznego naszej Alma Mater. Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Renatę Hałas o wygłoszenie przemówienia. Moi drodzy, studenci pierwszego roku kierunku lekarsko-dentystycznego, higieny stomatologicznej, technik dentystycznych, elektroradiologii pierwszego i drugiego stopnia. Dzisiejszy dzień to podniosła chwila dla was, studentów,
ale i dla naszej uczelni, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, że tak wybitne osoby dostały się na wymarzone studia. Mówię wybitne, bo próg rekrutacyjny na kierunek lekarsko-dentystyczny w tym roku był niezwykle wysoki. 42 punkty więcej niż 2 lata temu. Ten pierwszy ważny krok już za wami. Jesteście tutaj, teraz kolejne wyzwania przed wami. Studia to wielka życiowa przygoda, dająca wiedzę i inspirację do odważnego myślenia o przyszłości własnej, jak i innych, ponieważ będziecie przygotowywani do wykonywania zawodów medycznych, dla których druga osoba, pacjent, jest w centrum uwagi. Pomogą w tym wam nasi nauczyciele, wybitna kadra profesorów, adiunktów, asystentów, porywających swoją wiedzą, doświadczeniem, zdolnością zaszczepiania szacunku do prawdy i krytycznego myślenia. Na pewno będą wymagający. Jednak ta to jest nieodzowna część procesu kształcenia akademickiego, który zakończy się dla was za 5 czy 3 lata otrzymaniem dyplomu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uczelni z 70-letnią tradycją. Chciałabym, aby te studia spełniły wasze oczekiwania, pozwoliły wam uzyskać dobre przygotowanie do wymarzonego zawodu lekarza dentysty, technika dentystycznego, higienistki stomatologicznej, elektroradiologa. Zdobywajcie więc cenną wiedzę, ale korzystajcie też z uroków studenckiego życia. Za chwilę dowiecie się, jak być aktywnym uczestnikiem życia uczelni. Będąc aktywnym członkiem samorządu studenckiego, koła naukowego, sportu akademickiego, zespołu pieśni i tańca, chóru i innych organizacji. To szansa waszego osobistego rozwoju, oczywiście poza obowiązkowymi zajęciami. Pamiętajcie, że macie możliwość studiowania w pięknym kampusie, w którym w bliskiej odległości jest baza przedkliniczna, nowoczesne centrum symulacji medycznej, w którym się obecnie znajdujemy, oraz baza kliniczna, nowo otwarte Uniwersyteckie Centrum Stomatologii. Życzę wam wytrwałości i sukcesów podczas pierwszych zaliczeń, które już za chwilę. Zdobywajcie rzetelną wiedzę, która pozwoli wam sprostać wymaganiom konkurencyjności i podejmować w przyszłości właściwe terapeutyczne decyzje. Wszystkim państwu życzę wielu satysfakcji i sukcesów w nowym roku akademickim. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wystąpienie, pani dziekan. Proszę o zabranie głosu Jego Magnificencję profesora doktora habilitowanego Wojciecha Załuska, rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szanowna pani dziekan, dostojne kolegium dziekańskie, państwo rektorstwo, profesorstwo, a przede wszystkim koleżanki i koledzy naszego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Pani dziekan łaskawa była wspomnieć o kierunkach, o technikach dentystycznych, o elektroradiologii, o higienie stomatologicznej, które uzupełniły początek powstania oddziału stomatologii. To był rok 1973, moi drodzy. Ja miałem okazję uczestniczyć w poniedziałek w takich obchodach związanych ze stuleciem mojego liceum, trzeciego liceum imieniem Unii Lubelskiej, i tak myślę, no bo wy wyszliście z różnych szkół, z różnych liceów po to, żeby, zdając bardzo dobrze egzamin, i za to wam gratulujemy, dostać się do nas na uczelnię. Ja myślę, że znajdziecie tutaj możliwości do spełnienia wielu oczekiwań związanych z tym okresem życia, ale przede wszystkim możliwości kształcenia w zawodzie, który sobie wymarzyliście.
Ja tak myślę, to się zaczyna, no, zaczyna się immatrykulacja, a w pewnym sensie kończy się. Mam tutaj w myśli inny taki fakt z ostatnich miesięcy. Wręczałem dyplomy z okazji 50, tak zwane złote dyplomy z okazji 50-lecia ukończenia, prawda, studiów. Czy rozpoczęcia studiów, czyli kolegom i koleżankom i kolegom znacznie starszym ode mnie i moim nauczycielom akademickim. I to jest nasze życie, prawda? Nasze życie, które zaczyna się szkołą i kończy się szkołą, bo to o czym myślimy nawet w naszej koncepcji diagnostycznej, o ustawicznym kształceniu, prawda? Ustawicznym uzupełnianiu naszych wiadomości. I to dotyczy zarówno wiedzy klinicznej, jak i umiejętności nauczania, moi drodzy. Tutaj pierwszy taki wizus, nazwijmy to, nie marketingowy, tylko taki wprowadzający, pokazania dwóch pięknych obiektów na naszej uczelni, czyli Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Centrum Symulacji Medycznych. Naszym marzeniem, moim jako rektora, jest to, żeby doprowadzić również infrastrukturę naszą kliniczną, naszych szpitali pozostałych. Wczoraj walczyliśmy tutaj z kolegą prorektorem Kamilem Torresem, z panem ministrem zdrowia o nowe inwestycje, o to, żebyśmy, ja między innymi zapytaliśmy o to, panie ministrze, no ale to zapłacicie nam za nadwykonania. On mówi, że nie bardzo, bo nie mają pieniędzy. No, ja wchodzę do swojej kliniki dzisiaj, gdzie nie mogę przejść korytarza, bo mam tyle dostawek, masę interwencji o przenoszenie pacjentów z różnych innych miejsc. No i powiedzmy sobie szczerze, no to co, mamy nie leczyć tych pacjentów? Mamy zaprzestać, mamy zastosować jakieś uniki po to, żeby oni się nie dostali do nas, to zginą. No, ja o tym wiem doskonale. Jeżeli nie będą u nas leczeni, no to po prostu stracą życie i na tym to się skończy. I na to sobie nie będziemy mogli pozwolić. Ja myślę, że w tych myślach, ja przepraszam, że tak troszeczkę groźnie to wszystko brzmi, ale taka jest rzeczywistość. No, my widzimy, co się dzieje wokół. Jestem niezwykle szczęśliwy z tego powodu, że to grono dziekańskie, które pracuje i dyrekcja między innymi tego naszego wspaniałego, oddanego we wrześniu 2020 roku oficjalnie do użytku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, spełnia tyle zadań odnośnie leczenia pacjentów. Oni pięknie tutaj stoją w kolejce, czekają na swoją szansę po to, żeby być leczeni. I wy w tym będziecie uczestniczyć. To wam da możliwości niezwykłego zdarzenia, kontaktu z ludźmi. Pamiętajmy o tym, że to co tworzy rzeczywistość, to są ludzie. To są ludzie, o których pani dziekan wspominała. To są właśnie nauczyciele akademicki, to jest nasza kadra, znakomita administracji w dziekanatach. No, ja do dzisiaj mam w pamięci wszystkie panie z dziekanatu, które no, spowodowały to, że jestem tu w tym miejscu. Bo jakbym się pogubił i one by mi troszeczkę nie pomogły, to czasami mogłoby być różnie. Ale przede wszystkim mogliśmy liczyć na taką autentyczną pomoc w codziennych, trudnych sprawach. Oczywiście to są pacjenci, kochani, do których trzeba mieć ogromny szacunek, życzliwość i otwartość. To są ludzie, dla których tutaj jesteśmy. I proszę o tym pamiętać. Pani dziekan wspomniała, że niedługo się dowiecie, jak można się rozwijać, prawda? Oczywiście to są koła zainteresowań. Pamiętam, ja byłem też w Estenie, pracowałem na farmakologii już jako student. Robiliśmy piękne badania. Mieliśmy świetny zespół koszykówki, który rozbijał wszystkie inne uczelnie. Ja miałem pseudonim Malutki, no ale to taki fajnie było, bo mieliśmy tam z dwóch po dwa, pięć i to się dalej utrzymuje. Gdzieś tutaj doszła mi informacja, że tu mamy członkinę kadry narodowej w piłkę ręczną tutaj, no super, no to żeby doszła do zespołu seniorów i będzie fantastycznie. Także gratuluję i myślę, że będziecie mieli okazję spełnienia no, swoje tutaj szereg swoich marzeń. Mamy masę tutaj możliwości na uczelni, ale przede wszystkim no, trzeba pamiętać o tym, żeby się dobrze uczyć. I z tym być może no, takim prostym przesłaniem
Chciałem wam życzyć wszelkiej pomyślności, pogody ducha, dużo zdrowia. No, ja zrobiłem teraz wizytę i okazało się, że na salach męskich, a na żeńskich już COVID zweryfikowano i cały czas pamiętajcie o tym, że no, pewne zasady stosowania, no, nazwijmy to zasad ostrożności i tych wszystkich zasad, które my wymagamy w związku z tym, że ta epidemia wcale jeszcze nie zakończyła się, obowiązuje. Także moi drodzy przyjaciele, młodzi przyjaciele, tutaj patrzę na grono pedagogiczne, to też młodzi przyjaciele. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo pani dziekan za uwagę. Dziękuję serdecznie panie rektorze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych Kamila Torres, prorektora do spraw kształcenia i dydaktyki. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować za zaufanie, którym obdarzyliście nas. Gratuluję wam i gratuluję wszystkim osobom, które się do tego wyboru przyczyniły. Nasza uczelnia to nie jest tylko doskonała baza kliniczna, to nie tylko możliwość prowadzenia badań naukowych, rozwijania się w nowoczesnym centrum symulacji z unikalnym sprzętem haptycznym, niehaptycznym, ale czy możliwość pracy w zespołach interprofesjonalnych, na przykład higiena ćwiczy z kierunkiem lekarsko-dentystycznym, ale nasza uczelnia to przede wszystkim ludzie. To są studenci, nauczyciele, ale jak pan rektor wspomniał, to także personel, współpracownicy wspierający wszystkie te zadania akademickie w dzisiejszych dynamicznych czasach. To wy, to dzisiaj my razem będziemy tworzyć i formować naszą wspólną akademicką rzeczywistość i to od nas będzie zależeć, jak ona będzie wyglądać. Pamiętajmy, że jest to nasza wspólna odpowiedzialność, ale ten, kto nie podejmuje działań, ten nie popełnia błędów. Ale ten, kto nie analizuje błędów, tkwi w porażce. Jednak pamiętajmy o tym, że porażka jest nieodłącznym elementem wygranej. Wygranej waszej jako jednostki, która za kilka lat będzie przedstawicielem zawodów medycznych, a wygraną instytucji, którą od dzisiaj tworzycie, ale przede wszystkim wygraną pacjentów, wygraną całego społeczeństwa. Na koniec chciałbym się z wami podzielić pewną refleksją. Często się nad pewnymi stwierdzeniami zastanawiam jako lekarz, jako dydaktyk, jako człowiek. Pierwsze takie pytanie jest, aby przypomnieć sobie, skąd wychodzicie. Nie zapominajcie proszę o tym, ponieważ nie zapominajcie o swoich rodzicach, o rodzinie, przyjaciołach, nauczycielach, bo dzięki nim tutaj jesteście z nami. Zastanawiam się też często, gdzie chcę pójść i kiedy chcę dojść, bo to ważne. Często powtarzam, że nie mając przed sobą celu, ciężko go osiągnąć. Warto, pamiętajcie, podejmować krytyczną analizę, ponieważ pomaga uniknąć błędów, a jeżeli się je popełnia, pomaga szybko z nich wychodzić. Zastanawiam się też często, jakie umiejętności, jakie cechy są potrzebne, więc dbajcie o swój rozwój, ponieważ jest to nieodzowny element szczęścia i spełnienia. Żadna droga nie ma sensu bez podejmowania planów, więc czyńcie takie plany. Dzisiaj czeka was długa droga. Nie ukrywamy, że jest to droga ciężka, ale również droga fascynująca, droga wyjątkowa. Arystoteles mówił, że nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. I dzisiaj uroczyście jest to wasz pierwszy krok. W nadmiarze obowiązków nie zapominajcie, że to małe kroczki tworzą i są gwarancją sukcesu. Nie bójcie się być ze sobą szczerzy i krytycznie podejmować i podchodzić do działań, które podejmujecie. Nie bójcie się też je modyfikować. Bądźcie odpowiedzialni, odważni
i z radością przebędziecie tę podróż. Jesteśmy z was bardzo dumni i na koniec chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj i ja czuję się z wami studentem pierwszego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabiorą opiekunowie pierwszych lat z poszczególnych kierunków studiów. Bardzo proszę o wystąpienie panią doktor nauk medycznych Bożenę Robak, opiekuna pierwszego roku kierunku lekarsko-dentystycznego. Wasza magnificencjo, szanowne kolegium rektorskie, szanowne kolegium dziekańskie, szanowni goście, drodzy studenci. Nazywam się Bożena Jolanta Robak, jestem powołana do pełnienia zaszczytnej funkcji opiekuna pierwszego roku kierunku lekarsko-dentystycznego. U progu nowego roku akademickiego pragnę pogratulować wyboru naszej uczelni i naszego kierunku. Życzę Państwu wspaniałych wyników w nauce, wytrwałości, a także owocnej, miłej i przyjaznej współpracy. Dzisiejszy dzień dla Państwa otwiera nowy rozdział w życiu. Daje początek przygodzie, zarówno naukowej, jak i tej życiowej, personalnej. I niech ta przygoda dla Państwa zakończy się sukcesem, zdobyciem wykształcenia i zawodu, o którym marzycie. Bądźcie zatem mocni, silni, nieugięci i wytrwali. Tego z całego serca Państwu życzę. Ja jako opiekun pierwszego roku kierunku lekarsko-dentystycznego jestem wieloletnim pracownikiem w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej. Na slajdzie podany jest mój adres mailowy oraz telefon do sekretariatu, do zakładu, w którym pracuję. W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności, nie mówię o problemach, bo oby ich było jak najmniej, to proszę o kontakt ze mną. Pragnę Państwa również poinformować, że na naszej uczelni została stworzona nowatorska, wielofunkcyjna aplikacja dedykowana poszczególnym sprawom studenckim, Front Desk. Front Desk będzie łączyć Was, studentów, z dziekanatem. Dostęp do aplikacji możliwy jest poprzez stronę internetową frontdesk.umlub.pl, a logować się Państwo możecie poprzez adres e-mailowy w domenie umlub lub za pomocą jednorazowego tokenu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę o wystąpienie panią doktor habilitowaną nauk medycznych Annę Szabelską, opiekuna pierwszego roku kierunku techniki dentystyczne. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich Państwa tu zgromadzonych, pana rektora, pana prorektora, państwa dziekanów i was wszyscy kochani studenci, którzy wybraliście naszą Alma Mater do tego, aby kontynuować naukę przez kolejne lata na naszej uczelni. Witam serdecznie studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, wszystkich was, a szczególnie serdecznie i ciepło witam studentów technik dentystycznych, dlatego że od kilku lat jestem opiekunem i koordynatorem tego studentów tego kierunku. Nasi studenci studiują 3 lata na studiach licencjackich na naszym kierunku techniki dentystyczne. Są te studia przeznaczone szczególnie dla Państwa, którzy interesują się stomatologią, a w szczególności protetyką stomatologiczną, ortodoncją i którzy chcą poznawać nie tylko część kliniczną leczenia naszych pacjentów, ale także wszystkie ciągi technologiczne wszystkich prac protetycznych i ortodontycznych, tak aby pomagać naszym pacjentom i uzupełniać ich braki zębowe i odbudowywać funkcję żucia. Nasi studenci są bardzo dobrze przygotowani po skończeniu studiów do tego, aby nie tylko prowadzić własną działalność gospodarczą i własne pracownie protetyczne, ale mogą pracować również w różnego rodzaju zakładach opieki zdrowotnej, a także w firmach, które służą do tego, aby promować i zarówno materiały, jak i sprzęt do
do pracowni protetycznych. Oczywiście zachęcamy wszystkich Państwa, aby po skończeniu licencjatu robili Państwo drugi stopień nauczania, zarówno na innych kierunkach, jak i na kierunku techniki dentystycznej, bo takie w Polsce również są oferowane. Życzę samych sukcesów podczas tych naszych spotkań, podczas studiów. Wszystkiego najlepszego i cieszymy się wszyscy, że Państwo wybrali naszą uczelnię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o wystąpienie panią doktor nauk medycznych Ilonę Wójcik-Chęcińską, profesor uczelni, opiekuna pierwszego roku kierunku higiena stomatologiczna. Wasze magnificencje, szanowne kolegium dziekańskie, koledzy koleżanki i koledzy koleżanki studenci. Nazywam się Ilona Wójcik-Chęcińska, jestem lekarzem stomatologii, jestem koordynatorem kierunku higiena stomatologiczna, koordynatorem praktyk na tymże kierunku oraz jestem także opiekunem pierwszego roku kierunku higiena stomatologiczna. Jestem pracownikiem kliniki, katedry i zakładu medycyny jamy ustnej, dokładnie pracowni stomatologii przedklinicznej. Na załączonym slajdzie macie Państwo numer telefonu, pod którym można dzwonić. Jest to numer do sekretariatu wprawdzie, a najlepiej, jeżeli studenci pierwszego roku mieliby jakieś pytania, problemy, których oczywiście mam nadzieję, że nie będzie dużo albo w ogóle nie będzie, ale jeśli będzie Państwu potrzebny kontakt ze mną, najłatwiej, najszybciej napisać maila. Postaram się jak najszybciej, w dni robocze na pewno zaglądam i postaram się jak najszybciej z Państwem kontaktować i odpowiedzieć. Wszyscy przedmówcy witali Państwa bardzo serdecznie. Ja też bardzo serdecznie witam i tak ze swojej strony jeszcze chciałabym nie tylko do studentów kierunku higiena stomatologiczna, ale ogólnie do wszystkich studentów naszego wydziału, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, chciałabym powiedzieć, że nauka jest bardzo ważna u nas na Uniwersytecie Medycznym, ale macie Państwo po lat 19 czy 20, pamiętajcie o tym, nie samą nauką człowiek żyje i najważniejszy zawsze w życiu jest balans, złapanie równowagi. Starajcie się korzystać z naszej bazy, którą mamy bardzo szerokie możliwości, duże możliwości rozwijania swoich zainteresowań, poznawania nowych ludzi, nie tylko na kierunku, na którym Państwo studiujecie, ale także integracja między wydziałami jest jak najbardziej wskazana. Szukajcie swojej drogi, szukajcie, rozwijajcie swoje zainteresowania, bo jeżeli nie będziecie próbować, to po prostu nie poznacie siebie, nie będziecie wiedzieć, co lubicie. A myślę, że poznać siebie to jest najważniejsza rzecz. No i ten balans. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o wystąpienie pana magistra Sławomira Nazaruka, opiekuna pierwszego roku kierunku elektroradiologia drugiego stopnia. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Witam Was, kochani studenci, którzy zaufaliście naszej uczelni. W szczególności bardzo serdecznie witam studentów w kierunku elektroradiologia na pierwszym i na drugim stopniu. Ja mam to szczęście, że jestem absolwentem naszej uczelni. Tutaj skończyłem elektroradiologię wtedy, kiedy jeszcze nigdzie w Polsce w uczelniach wyższych nie kształcono na tym kierunku. Pracuję na co dzień w Zakładzie Elektroradiologii z wspaniałym zespołem, którego pracownicy będą służyć Wam pomocą we wszystkim, co jest dla Was ważne w trakcie studiów. I mam to szczęście również pracować w Zakładzie Radiologii naszego Szpitala Klinicznego numer 4. Tam pełnię skromne obowiązki młodszego asystenta elektroradiologii, pracując z pacjentami. Ta perspektywa pracownika uczelni i jednocześnie pracownika szpitala w tej podstawowej naszej działalności, jaką jest rentgenodiagnostyka, daje mi tę szansę, aby na co dzień rozmawiać z pacjentami i wiem jedno, jesteście bardzo potrzebni w Polsce, jesteście potrzebni w polskiej elektroradiologii jako ludzie mądrzy, dobrze wykształceni i otwarci na potrzeby pacjentów, bo
Bowiem szczerze, to co na co dzień doskwiera najbardziej, to brak dobrej komunikacji tych kadr medycznych ze społeczeństwem, z pacjentami. I moim marzeniem jest, aby studenci naszego kierunku dawali bardzo dobry przykład swoim własnym życiem, jak zdrowo żyć, jak zdrowie oszczędzać, jak troszczyć się o zdrowie innych. I życzę wam przede wszystkim, drodzy nasi studenci, tego, aby ten czas to był dla was czas przygotowania do bycia dobrym człowiekiem i przykładnym pracownikiem systemu opieki zdrowotnej, aby to był czas dobrze wykorzystany na wasz rozwój osobisty, ale przede wszystkim na rozwój relacji. Tego najbardziej, mam wrażenie, brakuje w podstawie kształcenia w szkole podstawowej, w kształceniu ponadpodstawowym, braku nauczania współpracy i tej pracy zespołowej od was oczekuję, tej wspólnej odpowiedzialności za dobro, jakim jest uczelnia, za dobro, jakim będzie wasz szpital czy przychodnia, miejsce, w którym będziecie pracowali. My staramy się ze wszechmiar pomóc wam w tym, ale moja praca to jest zaledwie ułamek procenta w tym sukcesie, który mam nadzieję stanie się waszym udziałem. Przede wszystkim od was zależy to, jak ten czas zostanie wykorzystany. I my mamy wam służyć pomocą, mamy być waszymi przewodnikami jako nauczyciele. Chcemy tę zaszczytną funkcję pełnić i mam nadzieję, że zaufanie, którym nas obdarzyliście, nieskromnie powiem, prawdopodobnie najlepszej elektroradiologii w Polsce, nie zostanie zawiedzione przez kadrę, przez władze uczelni i że program kształcenia, który tutaj autorsko w Lublinie przygotowaliśmy dla naszej elektroradiologii lubelskiej, będzie coraz to bogatszy, bardziej aktualny i dostosowany do potrzeb i rynku pracy, i waszych marzeń, ambicji. Tego państwu życzę, aby to był dobry czas. Bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się. Dziękuję. Teraz głos zabiorą przedstawiciele organizacji studenckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prosiłabym o wystąpienie pana Michała Siwka, przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Magnificencjo, szanowny panie rektorze, szanowni dziekani, dostojni goście, drodzy studenci. Mam zaszczyt powitać wszystkich w tym wyjątkowym dniu uroczystej matrykulacji. W sposób szczególny pragnę powitać was, drodzy studenci, którzy rozpoczynacie dziś przygodę z naszą Alma Mater. Serdecznie wam gratuluję. Wasza obecność w tym miejscu oznacza, że dopełniliście założonych sobie celów. Poświęciliście swoją pracę, by otworzyć przed sobą kolejne drzwi. Gratuluję dostania się na studia wyższe i gratuluję wyboru uczelni. Niezmiernie cieszymy się, że wstępujecie do naszego studenckiego grona. Dziś w sposób oficjalny rozpoczynacie nowy etap. Etap pełen nowych wyzwań, ale i nowych możliwości. Obarczony nieznanymi wcześniej trudnościami, ale bogaty w nieznane perspektywy. Te możliwości i perspektywy, które stoją przed wami, mają szczególną zaletę. Nie kosztują nic oprócz waszej pracy i wytrwałości. Studia jednak to nie tylko nauka, to więcej niż biblioteki i sale wykładowe. To również czas rozwoju i poznawania nowych osób, zawiązywania znajomości, które zostaną z wami na długie lata po opuszczeniu uczelni. Jako samorząd studentów pragniemy zachęcić was do wykorzystania czasu studiów w sposób pełny, szukając swoich szans, nowych możliwości, poszerzając swoje horyzonty i angażując się w pełni w życie społeczności. Będąc świadkiem tego, jak kolejna rzesza studentów wchodzi w mury naszej Alma Mater i rozpoczyna studia wyższe, chciałbym wyrazić uznanie i podziękowanie dla szanownych władz uczelni za pracę, która skutkuje tym, iż każdego roku tysiące maturzystów zabiegają o indeks naszej uczelni. Na koniec chciałbym życzyć wam, studentom, siły i odwagi na drodze studenckiego życia. Nie zrażajcie się drobnymi niepowodzeniami, bądźcie wytrwali w swoich celach, cieszcie się sukcesów i nigdy nie spoczywajcie na laurach. Pewien brytyjski pisarz powiedział:
Uniwersytety są skarbnicami wiedzy. Studenci przychodzą ze szkół przekonani, że wiedzą już prawie wszystko. Po latach odchodzą pewni, że nie wiedzą praktycznie niczego. Wam życzę, abyście za te kilka lat kończyli studia ze świadomością, że nauczyliście się wszystkiego, czego mogliście się nauczyć i wykorzystaliście czas studiów najlepiej, jak było to możliwe. Powodzenia. Dziękuję. Proszę o wystąpienie panią Agnieszkę Kwiatkowską, przedstawiciela Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wasza Magnificencjo, szanowne kolegium rektorskie, szanowne kolegium dziekańskie, dostojni goście, drodzy studenci, w imieniu swoim oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego chciałam serdecznie powitać was w tym dniu będącym rozpoczęciem nowego, niezwykłego okresu w waszym życiu. Znaleźliście się na uczelni, na której studia poza nauką i zdobywaniem kolejnych etapów edukacji to także możliwość rozwoju w wielu innych płaszczyznach. Chciałabym zachęcić was do czerpania z tych okazji, do czynnego udziału w życiu uczelni, angażowania się w inicjatywy organizacji studenckich oraz przynależności do kół naukowych. Na naszej uczelni działa ponad 130 kół naukowych. Dlatego nie mam wątpliwości, że każdy z was znajdzie tu swoje miejsce, a jeśli bliska jest wam idea propagowania działalności naukowej, to Studenckie Towarzystwo Naukowe czeka na was z otwartymi ramionami. Z tego miejsca mam również zaszczyt zaprosić was na targi studenckich kół naukowych, które odbędą się 27 października w hali sportowo-widowiskowej naszego uniwersytetu. Podczas targów będziecie mieli okazję zapoznać się z ofertą kół naukowych działających przy naszej uczelni. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, życzę wam wielu sukcesów i pomyślności na studiach, abyście znaleźli na nich swoją pasję i dzięki temu czerpali radość ze studiowania. Od dziś jesteście częścią naszej Alma Mater i zapewniam, że każdy z was ma na swój indywidualny sposób wykreuje w jej murach swoją nową, wyjątkową rzeczywistość, która zaowocuje wielkimi sukcesami, ale także niesamowitymi wspomnieniami na przyszłe lata. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o wystąpienie pana Rafała Sadowy, przedstawiciela Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wasza Magnificencjo, szanowne kolegium rektorskie, szanowne kolegium dziekańskie, szanowni zebrani oraz drodzy koledzy i koleżanki. Młodzi medycy, dziś zaczyna się najwspanialsza przygoda waszego życia. Studia to czas nie tylko wytężonej pracy umysłowej, ale także umiejętność zachowania balansu pomiędzy nauką a rozrywką. A najlepszym, najzdrowszym i najlepiej rozwijającym sposobem na jego zachowanie jest sport. Dlatego serdecznie zachęcam was do odwiedzenia choćby jednej z 25 sekcji sportowych działających w ramach AZS-u Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. A nawet jeżeli jest sport, który jest jednocześnie waszą pasją, a nie ma go w naszej ofercie, tym bardziej zapraszamy, bowiem zawsze jesteśmy otwarci na tworzenie nowych sekcji. Zatem zapraszamy wszystkich miłośników, amatorów i tych, którzy chcieliby spróbować koszykówki, tenisa, pływania, narciarstwa alpejskiego czy jednej z wielu innych dyscyplin. Pamiętajcie, że wykonując w przyszłości zawód medyczny, sami powinniście dawać przykład, jak żyć zdrowo, jednocześnie dbając o swój dobrostan. Sport jest niewątpliwie najlepszą drogą do zachowania dobrego samopoczucia przez wiele lat dorosłego życia. A wiedzcie, że większość sportów uprawianych w dorosłym życiu swoje początki ma właśnie w studenckim AZS. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Proszę o wystąpienie pana doktora nauk medycznych Leszka Szalewskiego, opiekuna Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii wraz z przedstawicielem towarzystwa, panem Oskarem Tokarczukiem.
Szanowny rektorze, prorektorze, szanowne kolegium dziekańskie i wy wszyscy tutaj zgromadzeni. Jak wszyscy, chciałbym pogratulować wszystkim studentom pierwszego roku, niezależnie od kierunku, tego, że się dostaliście, że chcieliście studiować u nas. Ja mam od kilku lat przyjemność razem z panią profesor Ingrid Różyło-Kalinowską sprawować funkcję opiekuna Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział Lublin. Gdy obejmowaliśmy tą funkcję, byliśmy pełni zapału, wiary w was, ale oczywiście też trochę obaw, jak się spełnimy, jak będzie to Towarzystwo Studentów Stomatologii rozwijało się. Jestem tak naprawdę po kilku latach zachwycony tym, jaką energię, jaki zapał jest wśród młodych ludzi studiujących na naszym uniwersytecie. W Towarzystwie Studentów Stomatologii możecie się rozwijać w wielu, wielu aspektach, o czym podejrzewam, że więcej powie Oskar. Dziękuję bardzo. Wasza magnificencjo, szanowny rektorze, drogie kolegium dziekańskie, dostojni goście, koleżanki i koledzy. Już tutaj przyjmując głos po naszym opiekunie, panu doktorze, chciałbym powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii jest to jedno z największych i najprężniej działających organizacji akademickich w Polsce. Na ten moment zrzeszamy 2000 członków w całym kraju. A nasza działalność opiera się tak naprawdę na studentach, którzy chcą zgłębić świat stomatologiczny i którzy po prostu chcą więcej. Dzięki pomocy naszym opiekunom organizujemy akcje profilaktyczne, pojawiając się w wielu miejscach w Lublinie czy też poza Lublinem, edukując społeczeństwo na temat, jak dbać o zdrowie jamy ustnej oraz jak zapobiegać wielu schorzeniom, ponieważ dobrze wiemy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dodatkowo muszę wspomnieć też o warsztatach, które organizujemy oraz różnych szkoleniach przy pomocy nauczycieli akademickich oraz przy pomocy wielu klinicystom, którzy są zaprzyjaźnieni z naszym towarzystwem. Podczas tych warsztatów możemy nabyć wiele umiejętności, które są dla nas nowe, lub też kultywować i praktykować te umiejętności, które zdobyliśmy podczas naszego toku studiów. Dodatkowo, co najciekawsze myślę dla studentów, jest organizacja oraz branie udziału w wielu konferencjach w całej Polsce, podczas których możemy poznawać innych studentów z całego kraju i wymieniać się doświadczeniami oraz uczyć się wielu tak naprawdę rzeczy, których na co dzień możemy nawet nie zauważać. Na ten moment ja wam bardzo dziękuję. Żeby poznać ogrom naszych przedsięwzięć, nie sposób tak naprawdę powiedzieć o wszystkich tutaj z mównicy, dlatego serdecznie zapraszam was do Collegium Pharmaceuticum jutro o godzinie 20, podczas którego poznamy się troszkę lepiej oraz przedstawimy nasz plan oraz nasz zakres działań. Dziękuję wam bardzo, życzę wam powodzenia. Pamiętajcie, zawsze możecie się do nas zgłosić o pomoc. Miejsce zawsze się znajdzie. No i trzymam kciuki, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o wystąpienie pana Jakuba Żerebiec, przedstawiciela Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szanowne grono dziekańskie, szanowni goście, a przede wszystkim wy, drogie koleżanki i koledzy. Aktualnie znajdujecie się na początku waszej przygody ze studiami, otwieracie nowy rozdział w waszych życiach. Sam doskonale pamiętam swoje pierwsze kroki na naszej uczelni i zdaję sobie sprawę z tego, że początki bywają trudne. Nowe otoczenie, nowi ludzie, nowe przedmioty na zajęciach oraz ogrom pracy, które na was czekają. Ale pamiętajcie, że czas studiów nie jest tylko czasem nauki. Jest to również czas zawierania nowych znajomości, nowych przyjaźni, czas na realizację swoich pasji oraz marzeń i czas na czerpanie radości z życia. A właśnie taniec to jest radość. Dlatego, jeżeli ktoś z was zechciałby wpuścić trochę tej radości do swojego życia, serdecznie zapraszam na nabory do naszego zespołu, które odbędą się już dzisiaj wieczorem w godzinach od 19 do 21 w hali sportowej widowiskowej naszej uczelni. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o wystąpienie panią Izabelę Górę, przedstawicielkę duszpasterstwa Łukasz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wasza magnificencjo, szanowne kolegium rektorskie, szanowne kolegium dziekańskie, drodzy koleżanki i koledzy.
Jestem z Duszpasterstwa Akademickiego Łukasz i chciałabym Was serdecznie zaprosić do wstąpienia do naszej organizacji. Mamy wiele grup działających w obrębie duszpasterstwa. Jest to grupa JP2, Odnowa w Duchu Świętym, Diakonia Muzyczna, która śpiewa na mszach akademickich oraz Diakonia Liturgiczna i tu szczególnie zapraszam panów do posługi ministranckiej. Oczywiście, żeby należeć do duszpasterstwa, nie trzeba należeć do żadnej grupy. Można po prostu przychodzić na nasze msze akademickie, na które serdecznie wszystkich zapraszam. I one są w kaplicy szpitalnej SPSK 4 o godzinie 18 w niedzielę. Tutaj bym chciała jeszcze nadmienić o spotkaniu dla nowych członków, takim planszówkowym. W najbliższą niedzielę po mszy akademickiej 18 będziemy z kaplicy przenosić się na halę do sali konferencyjnej. Jeżeli chcecie przyjść na planszówki, no to serdecznie zapraszam ze swoimi planszówkami. Będzie tam jakiś mały poczęstunek i mam nadzieję, że miło spędzimy ten czas. Oczywiście można nas znaleźć też w mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie. Na Instagramie wpisując da.łukasz.umlub lub na Facebooku Duszpasterstwo Akademickie UM Lublin. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Dziękuję. Proszę o wystąpienie pana Kacpra Michtę, przewodniczącego Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wasza Magnificencjo Rektorze, Szanowne Kolegium Rektorskie, Szanowne Kolegium Dziekańskie, zaproszeni goście oraz Wy, drodzy koledzy i koleżanki, studenci. Na początku chciałbym pogratulować Wam rozpoczęcia studiów w murach naszej Alma Mater. Z tego miejsca pragnę zaprosić Was w imieniu profesor Moniki Mielko-Remiszewskiej, naszej dyrygentki, wszystkich chórzystów oraz moim, do dołączenia do Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jeśli w duszy gra Wam muzyka, a prysznic zamieniacie w prywatne koncerty dla innych lokatorów, to czekamy na Was w poniedziałki oraz czwartki od godziny 19 w Stolarni Muzycznej przy ulicy Choćki 8, obok Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii. W naszym repertuarze znajduje się nie tylko wiele wybitnych dzieł sakralnych, takich jak na przykład Rekwiem Mozarta, ale również muzyka współczesna i wiele aranżacji utworów rozrywkowych. Występujemy nie tylko na uroczystościach uczelnianych, ale również w wielu miejscach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jeśli chodzi o wyjazdy, w tym momencie planujemy wyjazd do USA w kwietniu przyszłego roku. Jak wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje, ale również pozwala się oderwać od szarej rzeczywistości studenckiej. Dlatego jeśli będziecie szukać czegoś, co nada koloru chociaż na chwilę tej codzienności, pamiętajcie o nas, przyjmiemy Was z otwartymi ramionami. Osobiście należę do chóru od 4 lat i nie było dnia, w którym żałowałbym pójścia na pierwszą próbę. Próby otwarte odbędą się jutro i w poniedziałek 17 października. Od godziny 19 i tutaj przypomnę miejsce, Stolarnia Muzyczna Choćki 8. I jeszcze raz gratuluję z całym Akademickim Chórem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i trzymam kciuki za Wasze powodzenie na tej nowo obranej ścieżce. Dziękuję. Proszę pana prodziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, doktora nauk medycznych Jarosława Sobieszczańskiego, profesora uczelni, o odczytanie treści ślubowania. Wszystkich państwa bardzo proszę o powstanie i powtarzanie słów ślubowania. Wstępując do społeczności akademickiej, świadom obowiązków wobec Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście.
Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętność pracy dla dobra człowieka. Dbać o godność studenta oraz dobre imię mojej szkoły. Darzyć szacunkiem nauczycieli akademickich. Dbać o dobro pacjentów, zachować tajemnicę lekarską i zawodową, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego oraz przepisów obowiązujących w uczelni. Proszę panią dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Renatę Hałas o przeprowadzenie immatrykulacji oraz panią prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Ingrid Różyło-Kalinowską o wręczenie listów gratulacyjnych dla studentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki podczas rekrutacji. Dziurda Aleksandra. Góra Agata. Malec Szymon. Chyła Małgorzata. Drost Katarzyna. Przekazuję głos pani dziekan. Szanowni państwo, nasza uroczystość dobiegła końca. Drodzy studenci, gratuluję wszystkim przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim państwu za przybycie. Życzę dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo pani dziekan. Proszę o powstanie z miejsc. Dobrze.
Szanowni Państwo, uroczystość matrykulacji dobiegła końca. Bardzo dziękuję przybytym gościom i życzę wszystkiego dobrego.